Przyszłek pod wezwaniem znalezienia Krzyża Świętego w Klinkówce powstał w miejscu, gdzie rolnik, orząc krowami, wyorał 1,5-metrowy gotycki krzyż, a krowy uklękły. Malarz, który malował ten obraz w latach 30. XX wieku, nie miał najmniejszych wątpliwości, jak te krowy mogły wyglądać. Namalował bydło w typie simmentalskim. Autor obrazu popełnił oczywisty anachronizm, bo choć pierwsze wzmianki o łaciatych krowach z alpejskiej doliny rzeki Sim w Szwajcarii pochodzą z wczesnego średniowiecza, do Polski trafiły one znacznie później. Jednak obraz ten jest również dowodem, że duże łaciate bydło o białych głowach dawno już wrosło w pejzaż polskich Karpat tak mocno, że bez nich krajobraz wydaje się niekompletny. Bydło rasy simmentalskiej pojawiło się w południowej Polsce w latach 30. XIX wieku. Niemal równocześnie w 5 różnych majątkach. Za początek polskiej hodowli czystego rasowo bydła simmentalskiego uznaje się rok 1832, kiedy to Teofil Ostaszewski sprowadził pierwszy transport tych zwierząt do swojego majątku we Wzdowie. Od kiedy bydło tej rasy trafiło w większej ilości do ówczesnej Galicji, po dziś dzień wielu specjalistów wierzy, że hodowla tej rasy może być zbawieniem dla wsi leżących w trudnym terenie. Już w roku 1886 z inicjatywy Grupy Galicyjskich Ziemian założono społecznie 5 obór zarodowych bydła rasy Simmental. Hodowcom krajowym sprzedawano rasowe krowy za połowę ceny, jeśli zobowiązali się przekazać dobrze odchowane potomstwo innym właścicielom obór. Do dziś pojawiają się społecznicy, którzy w zmieniających się warunkach ustrojowych i gospodarczych dbają o polską wieś, promując rasę tego górskiego bydła. Trzon polskiej hodowli przebiegał wzdłuż łańcucha Karpat, tradycyjnego szlaku włoskich pasterzy, którzy bardzo wysoko cenili dobre bydło. Ze względu na naturalne predyspozycje, łagodność, potężną budowę. Simmentale bardzo szybko wyparły z gospodarstw Karpat Wschodnich powszechną wcześniej węgierską rasę siwego bydła stepowego. Simmentale są łagodne i ciekawskie. Bydło tej rasy jest nie tylko bardzo wydajne produkcyjnie, zarówno mlecznie, jak i opasowo, ale i niezwykle odporne na często skrajnie trudne warunki. Rasa zrodzona przez Alpy w Karpatach znalazła swoją drugą ojczyznę. Nic zatem dziwnego, że już w drugiej połowie XIX wieku simy z Galicji zaczęły wygrywać prestiżowe zawody hodowlane za granicą. Produkty, zwłaszcza wołowina, zaczęły być poszukiwane w Wiedniu i w Niemczech. Natychmiast po odzyskaniu niepodległości założono Związek Hodowców Bydła Górskiego, zrzeszający właścicieli w sumie około 747 krów i 51 buchajów zarodowych, a rząd polski, podobnie jak wcześniej austriacki, dotował rasowe buchaje.
Wrodzone przymioty simentali i konsekwentna praca hodowlana sprawiły, że bydło tej rasy zyskało ogromną popularność w niemal wszystkich zakątkach ówczesnego państwa polskiego i sprawiły, że karpacki sim stał się rozpoznawalnym znakiem znakomitej jakości mięsno-mleczno-roboczej. Druga wojna światowa i lata 50. XX wieku były dla populacji polskich simentali tragiczne. Niemal zaprzepaszczono ogromny dorobek przedwojennej praktyki hodowlanej, a tak zwana rejonizacja ras na długo zablokowała realne możliwości pracy hodowlanej. Kiedy w 1954 roku zaczęto odtwarzać pierwsze po wojnie duże krajowe stado simentali, ponad 90% pogłowia bydła w typie rasy znajdowało się w małych gospodarstwach rolnych. W 1984 roku rozpoczęto reaktywację hodowli bydła tej rasy, tworząc jedyne w Polsce większe stado hodowlane w Państwowym Ośrodku Hodowli Zarodowej w Brzozowie. W ośrodku tym koncentrowała się w zasadzie cała praca hodowlana. Pomimo jego likwidacji wiele lat temu, rezultaty prowadzonej tam pracy hodowlanej wywarły pozytywny wpływ na stan obecnej hodowli. Dzięki służbie rolnej sprowadzono na Podkarpacie, również do gospodarstw indywidualnych, około 2000 sztuk rasowego bydła z Rumunii, Niemiec i Austrii. Na wskroś nowoczesne Małopolskie Centrum Biotechniki w Krasnem kontynuuje dzisiaj pracę założonej w tym samym czasie co Brzozowski Ośrodek Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt, stale dokonując oceny i selekcji buchajów simentalskich. Kiedy zmienił się ustrój i masowo likwidowano państwowe obory wielkostadne, przyszłość hodowli simów malowała się w ciemnych kolorach. Aby zapobiec regresowi w tej gałęzi polskiej gospodarki rolnej, pasjonaci i miłośnicy górskiego bydła o białych głowach, fachowcy o ogromnej wiedzy i praktyce, założyli w roku 1994 Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego. Dzięki temu dziś największe polskie stado rasowych simentali należy do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Odrzechowej na Podkarpaciu, a drugie co do wielkości do Wielkopolskiej Stadniny Koni Pępowo. Stado w Pępowie zostało utworzone w oparciu o materiał hodowlany zaimportowany z Bawarii. 3 lata po założeniu Polski Związek stał się częścią Europejskiej Federacji Hodowców Bydła Simentalskiego, a w 2014 roku zdobył rekomendację Światowego Kongresu Bydła Simentalskiego. Od momentu przystąpienia Związku do struktur europejskich i światowych nastąpiło przyspieszenie w postępie hodowlanym w tej rasie. Wzorcami dla polskich hodowli były hodowle austriackie, bawarskie i szwajcarskie. W roku 2016 po raz pierwszy w Polsce, na Podkarpaciu, odbyła się największa impreza hodowlana w świecie hodowców simentali – Światowy Kongres Bydła Simentalskiego. Blisko 300 hodowców z 30 krajów świata miało okazję obejrzeć podkarpackie simy i poznać tutejsze hodowle. Dziś simentale hoduje się z sukcesami nie tylko na Podkarpaciu, ale i na Kujawach, Mazowszu, Lubelszczyźnie, Mało- i Wielkopolsce. Pojedyncze małe stada tej rasy występują praktycznie we wszystkich pozostałych regionach Polski. Simentale pasące się na karpackich polanach są dobrym pomysłem nie tylko na produkcję najwyższej jakości regionalnych kulinariów mlecznych i mięsnych, ale i na wizualny symbol polskich Karpat. Tam, gdzie ciągłość osadnictwa uległa przerwaniu, wypasane naturalnie bydło simentalskie zachowuje specyficzny krajobraz jako wartość kulturową
bez konieczności angażowania ciężkiego sprzętu i ma nieoceniony wpływ na bioróżnorodność.